Witajcie, towarzysze, w prawdopodobnie ostatnim odcinku z tej serii z Workers and Resources Soviet Republic. No niestety, kiedyś trzeba skończyć, bo tak naprawdę to można by tę republikę rozwijać w nieskończoność. No ale to się powoli staje nudne, no bo jednak ciekawie jest, jak się buduje nowe fabryki, coś tam podłącza, a nie dba o to, żeby tam było troszeczkę więcej tych pracowników. No zobaczcie, jak to tutaj pięknie działa. Pełno ludzi w halu montażu samolotów. Fabryka pojazdów szynowych też zapełniona. Dalej, jak tam produkcja samochodów? Trochę gorzej. Więc dzisiaj chciałbym się zająć jeszcze takimi ostatnimi poprawkami, a zaczniemy od czegoś tak naprawdę dużego. Zobaczcie, mamy 3 samoloty, które czekają, żeby móc skorzystać z tego pasa. No i ja kiedyś mówiłem, że zostawiam tutaj miejsce, właśnie żeby można było wybudować jakiś drugi. Także spróbujmy się tym zająć. Bierzemy taki pas startowy, no i co? Chyba po prostu wybudujemy go sobie jakoś tutaj równolegle. Tylko może ja go nie będę budował w tym miejscu, ponieważ będziemy startować tak prosto w tę płytę. Przesuńmy się kawałeczek dalej. No nie wiem, na przykład tu. No i w sumie można by wtedy ten pas zrobić troszkę dłuższy albo nie, bo i tak ta droga kołowania będzie się musiała łączyć tutaj. Okej, także zrobimy to identyczne, tylko weźmy może też włączmy samodzielną budowę, tak na początek, gdyby mi się tutaj coś źle postawiło. I teraz, próbujemy jechać jakoś tak równo, tędy chyba po tej linii, zaraz jeszcze to sobie sprawdzę. To by było coś mniej więcej takiego, tylko że problem jest taki, że tutaj jest zbyt stromo, więc wcześniej będziemy musieli jeszcze troszkę tutaj popracować. Wygładzanie terenu, czy to pomoże, a nie wiem, można spróbować. No i powiedzmy, że teraz coś się uda. Ja oczywiście jeszcze mogę to wyrównać w ten sposób, tylko jeszcze bym tego nie stawiał, ponieważ na razie to ja sobie tak po prostu przejechałem stamtąd. A raczej mi to nie wyszło tutaj dobrze do tej kratki, do której chciałem. Jedziemy jeszcze raz tędy i robimy to jakoś w tym miejscu. Okej, takie coś, chociaż już chyba zgubiłem tę kratkę i musimy jeszcze dojść do tego miejsca. Prawym oczywiście równamy. Ja to na razie postawię, tak, i tak za to nie płacimy, bo chciałbym sprawdzić, czy na pewno to jest równo. No i z tego, co widzę, to raczej jest. Okej, tutaj też się zgadza i końcówka też powinna być dobrze. Więc teraz będzie trzeba tutaj zrobić demolkę, czyli pozbyć się tego ogrodzenia, ponieważ ono mi już tu nie będzie potrzebne, tylko będziemy musieli je dać kawałek dalej. No i możemy się tym od razu zająć, przechodzimy sobie tak i to było 2 kratki od pasa, tylko jest kolizja z jakąś infrastrukturą. Ciekawe z czym? Przecież tu to chyba nic nie ma. Tu jest jakaś kolizja. Czy tu wychodzi jakaś droga? Chyba tak. To jest chyba coś starego jak jeszcze. Tu były jakieś pola i takie inne rzeczy. Także idziemy z tym jeszcze raz. Jakoś do tego miejsca. No i zobaczmy. Teraz tutaj przechodzimy sobie w ten sposób i to jakoś tu kończymy. Dalej. Przechodzimy na drugą stronę i zobaczmy, co by tu się dało zrobić. To znaczy, ja bym to przeprowadził może jakoś dalej do tej drogi. Teraz. Pojedziemy sobie tak, chociaż to trzeba zrobić inaczej. Najpierw coś takiego, a tam chciałbym mieć jakiś zakręt. Nie bramę wjazdową, tylko pozbywamy się tego ogrodzenia dotąd. Teraz jedziemy w ten sposób i jeszcze musimy się połączyć gdzieś tu. Gdzie to było? Tu jest to ogrodzenie, tak? Więc idziemy kawałek dalej, tylko to oczywiście jest między kratkami. Z tej strony dochodzimy tak i to sobie łączymy. Dobra, teraz wróćmy może do ważniejszych rzeczy, czyli do takiej drogi kołowania. Z tego miejsca musimy przejechać tam, oczywiście to równamy. I jeszcze tu na końcu, no ale to w takim razie będzie trzeba zrobić troszkę inaczej. Tu już nie będzie tego zakrętu. To teraz musi być proste. Jedziemy sobie tak, to równamy i podchodzimy jakoś tu. No i bierzemy teraz rubelki, zaznaczamy ten pas startowy, drogę kołowania oraz ogrodzenie i jeszcze coś takiego tutaj. No i to nam się tutaj kończy budować i ja mam teraz nadzieję, że to po prostu samo zadziała, bo ja im chyba nie kazałem latać z konkretnego pasa, co nie? Zobaczmy, gdzie to można sprawdzić. Na przykład taki samolot? Nie, on ma podpięty terminal, nie konkretny pas, więc powinien używać tego, który będzie akurat wolny. No zaraz się okaże. Czy oni to jeszcze budują? Chyba w tym momencie skończyli. Tak, ponieważ wcześniej nie było tych pasów, a teraz się pojawiły. Czyli już za chwilkę te samoloty powinny zacząć zmierzać też tu, chyba że jeszcze mają zaplanowany tamten, więc pewnie będzie trzeba chwilę poczekać. Okej, one stąd wyjeżdżają i ten teraz skręcił w lewo.
A co zrobi ten? Też skręci w lewo, dobra, czyli będzie musiał chwilę poczekać. No a co zrobi ten za nim? No błagam, skręcaj w prawo. Tak, dobrze, więc mamy w tym momencie dwa działające pasy. Leci już, w sensie jedzie już kolejny samolot i też będzie startował. Czyli tych turystów będzie jeszcze więcej. Chociaż w tych hotelach to tak naprawdę za dużo miejsc już nie ma, co nie? Tutaj wszędzie zameldowani turyści. No właśnie, te hotele są zapełnione. Tutaj też. No fajnie, że jest ich tylu. Ale jednak fajnie by było, żeby mogło być ich więcej. Zobaczmy w takim razie, co my tutaj mamy. Potrzebuję czegoś, co zmieści jak najwięcej turystów. 140, tutaj 200, a w tych dużych hotelach tu jest 600, ale to jest ten duży, który już mamy, więc może nie. Więc może ja po prostu wezmę taki trzygwiazdkowy na 200 turystów. I chyba jeszcze takiego... A nie, mamy już. No dobra, ale ja to w takim razie może postawię jakoś kawałek dalej. No nie, przy transformatorze się nie zmieści, więc będzie trzeba go dać jakoś tu, tylko może być taki problem, że ci turyści już mi tutaj nie podejdą. No i to jest niestety niefajne. No to może w takim razie nie taki duży hotel, tylko weźmiemy coś mniejszego, no trudno. Taki na 140, no to jest na pewno mniejsze. Tylko pytanie, czy jak ja to postawię gdzieś tu, to czy dalej będziemy mieli zasięg do tego terminala? No zobaczmy. Może bardziej jakoś w tych okolicach? No, tam już da się podejść. Tylko czy ja teraz to tutaj jakoś zmieszczę? I pamiętajmy, że tu też musi być dojazd drogowy. Tylko że to mi się tu za bardzo nie chce zmieścić. A gdybym ja na przykład przeniósł jakoś ten nasz zbiornik, no chyba tak by trzeba zrobić. No bo on niestety jest w takim niefajnym miejscu. No spróbujmy, może gdzieś tutaj dalej. Coś na przykład takiego. Teraz, możemy go wyburzyć, ale to musi być szybka akcja, ponieważ tam są też podłączone inne rzeczy i musimy też pozbyć się tej pompy. Okej, teraz bierzemy taką rurę, podłączamy się tu i robimy jeszcze wyjście w tym kierunku. Musi być poprowadzone między wyjściem a wejściem. Czekajcie, czekajcie, nie tak. Nie tak, absolutnie nie tak. Tutaj miała być jeszcze pompa. Okej, stawiamy to w ten sposób i łączymy się teraz tutaj. Dalej, stąd dotąd i jeszcze coś takiego. O co chodzi? Czemu to nie chce działać? Aha, bo to jest źródło wody, dobra. Czyli tego nie podłączamy do tej beczki, tylko robimy to w ten sposób. Mam nadzieję, że ja to dobrze zrobiłem. Okej, zapłaćmy i niech to sobie działa. I teraz zmieści nam się tutaj jakiś hotel. No i pięknie, teraz mi się to tutaj zmieści. Tylko za to, to ja oczywiście chcę zapłacić. Jeszcze możemy się upewnić, czy na pewno tutaj będzie ten zasięg. Tak, zgadza się, 381 metrów, da się podejść. Brak personelu, ale to zaraz ktoś powinien tu być. Ale co ważniejsze, to ja powinienem podłączyć jeszcze jakieś takie centrum dystrybucyjne. Może nie dystrybucja do magazynów, ale bardziej coś takiego? Tak, dokładnie. Ten budynek podpinamy sobie tutaj i niech ich obsługują. Dobra, idziemy dalej. Co jeszcze możemy zrobić? Mamy uniwersytet medyczny, w którym ja tak naprawdę za bardzo nie przeprowadzałem tych badań. Więc robimy sobie kolejne badanie. Niech to jakoś tam będzie. Dalej, dalej. Kolejna rzecz, czyli przed odcinkiem widziałem, że tutaj mamy problem ze ściekami. Dalej to jest, czyli to nie było chwilowe. No i ten budynek jest podłączony do tego zbiornika na ścieki i coś to nie chce spływać. Także sprawdźmy, o co tutaj chodzi. Tędy w ogóle nic nie płynie. Tu jest żółte, nawet czerwone. I potem do rzeki też jest czerwone. Więc po prostu już ta rura nie daje rady. Ona ściąga ścieki z całej tej okolicy i pewnie też ze wszystkich tych naszych nowych zakładów chemicznych, zgadza się. Więc to będziemy musieli zrobić troszeczkę inaczej. Ja bym na przykład to rozciął jakoś w tym miejscu i pójdziemy tutaj z nową rurą, jakoś tędy, powiedzmy, że równolegle do tego. I ja bym też odpiął to, ponieważ to jest jeden zbiornik. Jego to można dać do jakiegoś rozdzielacza. Możemy nawet tu coś takiego postawić. To ma być w tę stronę, tak. No i możemy też dać jakąś pompę, na przykład taką na 10 metrów, żeby stamtąd na pewno to wszystko spłynęło. Teraz gruba rura, stąd dotąd. Tak w ogóle budowalibyście to wszystko od razu za pieniądze. Okej, tak, tak oraz tak. I musimy połączyć się w takim razie jeszcze stąd dotąd. To się pewnie nie uda w jednym kawałku, bo gdzieś mamy kolizję. Aha, jest kolizja z tą linią metra, więc będzie trzeba przejść jakoś, no nie wiem, tędy. Ajajaj. Jak ja przedtem przeszedłem z tym? Czy ta rura idzie nad tą stacją? Chyba tak. Tylko że tutaj głębokość wynosi 0 metrów, więc nie, ja tego na pewno tak nie zrobię. Musimy w takim razie dać pompę, tak jak jest to po drugiej stronie. Niech ona będzie sobie jakoś tutaj. I teraz z tej rury łączymy się do pompy. No i z pompy przechodzimy nad stacją, tak?
Na razie zrobię coś takiego. I teraz też będzie ciekawie, ponieważ musimy mieć przejście pod tą rurą, ale to się nawet udało. Okej, finansujemy budowę, ale widzę, że nie wszystko się sfinansowało, więc jeszcze musimy to tak zaznaczyć. No i proszę mi pokazać te nasze znaczniki, czy tam raczej kolorki. Ta rura jest teraz strasznie czerwona, no tak, no bo wszystkie te ścieki spływają, więc miejmy nadzieję, że zaraz to się ogarnie i że spłynie też stąd. Chyba, że tu po prostu nie ma odpowiedniego nachylenia. No bo też tak może być. A w tych innych budynkach? Czy jest taki problem? Budynek jest bez zasilania. Ajajaj, no nie mówcie mi, że w ostatnim odcinku dalej mam problemy z prądem. 4, 5 na 80. Co jest z tą elektrownią? Po wybudowaniu czegoś takiego to już serio nie powinno być żadnych, ale to żadnych problemów. Tego prądu powinno być za dużo. No a niestety, dalej coś tutaj się dzieje. Co ja mam tutaj jeszcze ustawić? Więcej tych procentów? 25 na przykład. Niech większość idzie do elektrowni. No bo te zakłady to i tak raczej dobrze tam pracowały, produkowały tego nawet więcej. Wracamy do tych ścieków. O, chyba zaczyna spływać. Tak, bo już się bałem, że to po prostu jest zepsute. Ale nie, spływa, tylko teraz to troszkę czasu zajmie. Pewnie trochę dużo. Więc po prostu też to będzie trzeba zostawić. Teraz lecimy jeszcze na koniec świata, a raczej na tę strefę obok końca świata, ponieważ kiedyś mówiłem, że postawimy sobie tutaj strażaków z helikopterami i jakoś sobie o tym zapomniałem. Takie coś jak najbardziej się tutaj przyda. Zobaczmy tylko, gdzie to dać. Na pewno gdzieś, gdzie są ludzie. Tutaj mamy przystanek, także można by to próbować stawiać jakoś w tej okolicy, ewentualnie przy którymś z tych przystanków. No nie, bo tam jest nierówno i ciężko będzie postawić te płyty dla helikopterów. Także ja bym to dał na przykład tu, chociaż jest taki problem, że nie ma wody. Woda będzie kawałek dalej, no ale tutaj nie mamy miejsca, trudno, już zrobię jakąś wodę. Postawmy to na razie, aha, bo musiał się jeszcze teren wyrównać, okej, tak stawiamy. No i postawmy może takie potrójne lądowisko dla helikopterów. Czy to się chce mi tutaj jakoś połączyć? No nie wiem, tak w ogóle mamy chyba nie za bardzo równy ten teren. A gdybyśmy spróbowali takie mniejsze stanowisko i postawili na przykład kilka tego, tu coś można wyrównać, a może ja... Aha, chciałem przejechać i wyrównać jeszcze bardziej, nie udało się. No dobrze, a z tej strony tutaj też to się może połączyć. Niech będzie, dwa nam wystarczą na taką strefę. To możemy jakoś podłączyć z tej strony, tutaj robimy podłączenie i co? Kupujemy helikoptery. No i ja bym wziął na przykład dwa takie Mi-10, które mogą latać 305 km na godzinę i przenoszą 4700, prawie 4800 litrów wody. Kupujemy takie dwa, niestety one nam zajmują te miejsca, więc może dobrze, że nie mamy trzech tych stanowisk, ponieważ też by trzeba dać tutaj jakiś taki zwykły wóz strażacki. No i najwyższy poziom mamy tutaj, także kupujemy takie dwa. Paliwo oraz strażacy. Strażacy zaraz będą, a paliwo to musimy wziąć stąd, chociaż niestety nie mamy już miejsca w tej dystrybucji. Czy ja mam jakąś inną dystrybucję paliw? Chyba nie. Chyba to po prostu mi tak cały czas wystarczało. Mamy 20 na 20. Ostatnie połączenie zrobiłem do stacji benzynowej 2, czyli do którejś z tych nowych, dokładnie. Więc niestety, ale będzie trzeba jeszcze tak na koniec postawić dodatkową dystrybucję. Coś takiego na 4 pojazdy, bo tutaj tak naprawdę dużo pojazdów nie potrzebujemy. Chodzi tylko o miejsce dla tych zadań. Wstawmy to sobie tak. No i czekamy, aż to się wybuduje. Kupujemy pojazd lub maszynę, to ma być cysterna, pojemność całkowita. Bierzemy na przykład... A mogą być nawet dwie. I podpinamy to do którego zbiornika? Paliwo jest tutaj, a raczej powinno być. Mam nadzieję, że zaraz coś przywiozą. No dobra, ale trzeba to i tak podłączyć. Także w to miejsce. Dalej strażaków. I chciałbym też zaopatrywać to centrum dystrybucyjne. I teraz zrobimy jeszcze taką sztuczkę. Usuniemy tę stację benzynową i oni będą dostarczać paliwa tym. W takim razie tutaj trzeba jeszcze dołożyć tę stację, którą odpiąłem. Czyli to jest to. Dobra, więc paliwo mamy i potrzebujemy teraz jeszcze wody, bo strażaków już mamy. Zobaczmy, jak tu wygląda sytuacja z rurami. Czy ja mam jakieś rozgałęzienia? No coś tutaj jest, ale niestety wszystkie miejsca są zajęte. Tam idzie jakaś rura. Tutaj mamy takie rozgałęzienie, tak? Więc teoretycznie można by właśnie jakąś hydrofornię postawić w tym miejscu. No bo jak widzicie, to tam zasięg będzie. Więc nie kombinujmy jakoś bardzo, po prostu coś takiego. I teraz nie rura ściekowa, tylko taka zwykła.
i musimy przejść tak oraz teraz tak. Mam tylko nadzieję, że to będzie działało, ponieważ tutaj my chyba mamy cienką rurę, która doprowadza wodę. Ale to tam może za dużo tego nie potrzebują. Miejmy nadzieję, że to zadziała. A wy nie narzekacie na to, że nie ma obok zbiornika wodnego. No bo jest jeden tutaj, taki raczej ze ściekami, będą gasić ściekami te pożary. Oraz jeszcze jest tu, także zbiornik ze ściekami. No to jak już tutaj jestem, to możemy sprawdzić na przykład, czy działa huta stali. Tak, działa. Nie idealnie, ale ja już może tutaj na siłę nie będę bardzo kombinował. Chyba że na przykład zmniejszymy jeszcze liczbę tych robotników tu do 30, bo te części mechaniczne aż tak bardzo mi nie są potrzebne. Wracamy jeszcze w okolice stolicy, ponieważ tutaj mamy taką autostradę i zaczęliśmy ją budować w tamtym kierunku, a potem to już zostały tylko plany. No i to chyba tylko planami zostanie, bo tu jest przejście graniczne na zachód. Także to tak naprawdę nie jest nam aż tak bardzo potrzebne. Ja i tak nic ciężarówkami tutaj nie sprzedaję, a poza tym nie chcemy, żeby mieszkańcy sobie mogli tak po prostu autostradą uciekać na zachód. Nie, to był plan i to zostało anulowane, projekt został porzucony, jak widzicie są tylko takie polne drogi. Dalej, tutaj zobaczcie, 3 kolejne samoloty wyprodukowane, ale ja nie będę ich dawał na tamte lotnisko, żeby pasażerów przywoziły. Jednak i tak jest ich tam za dużo. Wysyłamy je do krajów sowieckich, sprzedajemy za tam jakieś 6 milionów wszystkie 3 maszyny. Dalej, co się dzieje na przykład tutaj? Czy mamy więcej tych chemikaliów? Mamy. Bardzo dobrze, ponieważ mamy jedne zakłady chemiczne tutaj, drugie tutaj. Niestety brakuje żwiru. Kolejne są w tym miejscu i kolejne tu. To wszystko produkuje te chemikalia. A pokażcie mi w takim razie, o co chodzi z tym żwirem. On jest, tylko domyślam się, że po prostu są koreczki albo jakieś inne problemy. Dystrybucja chemia Nowe Miasto. To jest tutaj. No i ile my tu mamy jakiś wywrotek? Tylko 2. No i one muszą obsługiwać 4 takie zakłady. Więc w sumie najlepiej byłoby to zrobić tak, żeby było osobne składowisko ze żwirem tu. I żeby to było bliżej. A czy na przykład takie fabryki mają wejście na żwir takim taśmociągiem? No, chyba tak, ale nie ma szans, żebym ja teraz coś takiego pomieścił. Absolutnie nie, to nie było projektowane w ten sposób. Jedyne co ja mogę teraz zrobić, to postawić właśnie taki magazyn. No nie wiem, gdzieś tutaj sobie go schowamy. Mógłby być. Nie powinien mi tu przeszkadzać, proszę bardzo. Robimy podłączenie takie asfaltowe. Ja teraz zrobię coś, co robię bardzo rzadko, czyli nie wykorzystam do tego centrum dystrybucyjnego, tylko zrobimy sobie linię, która będzie jeździła właśnie z tego składowiska i zawoziła ten żwir bezpośrednio tam i dopiero stąd centra dystrybucyjne będą to rozwoziły po tych zakładach. Tylko tutaj będzie mi potrzebna w takim razie taka wywrotka. Pytanie, czy jedna, czy więcej? To znaczy nie chciałbym ich mieć za dużo, bo potem na przykład jak już tego żwiru będzie wystarczająco, no to tylko się będą robiły korki. Ona tu będzie stała i czekała. To znaczy może nawet nie tu, bo stąd to ten żwir raczej zawsze weźmie, ale będzie czekała, aż będzie się go dało rozładować tu. Także na razie weźmy jedną. Pojemność to będzie to, 25 ton żwiru. No i stworzymy sobie nową linię. Zaczynamy w tym miejscu, tak. Przejeżdżamy przez całe nasze tak naprawdę nie aż tak zakorkowane miasto i dojeżdżamy tutaj. W tym składzie robicie ładowanie żwiru. W tym miejscu ma być wyładunek żwiru. I czekasz, aż wyładuje? No możesz. To jest raczej w momencie, gdy to będzie pełne. To, żeby ona tutaj stała, a nie jeździła gdzieś tam. Ty czekasz, aż załaduje. Tak, też żeby jeździła pełna. Dobra, no to co? Możemy to uruchomić. Ona sobie teraz zacznie tutaj jakoś krążyć. No i w takim razie bierzemy teraz jeszcze dystrybucję chemia NM i musimy odpiąć nasze źródło żwiru, czyli to. Usuwamy, podjeżdżamy do góry, dodajemy nowe połączenie tutaj. Sprawdzamy, czy jest dobrze. Ładowanie żwiru, bierzecie wszystko. Więc przez chwilę może tego nie być, ponieważ, no właśnie, tego tutaj nie ma. Możemy jeszcze zaznaczyć, składuj tylko to. No, ale jak on już tutaj będzie, to powinno jeszcze lepiej działać. No, a skoro tych chemikaliów i tak już mamy więcej, to może ja bym podkręcił na przykład ten zakład przetwarzania tlenku glinu. Na pewno nie dam tutaj 370 pracowników. Tak naprawdę nawet to mi nie jest aż tak potrzebne. Bo tlenek glinu wykorzystujemy tylko do produkcji tego, amelinium. A amelinium mamy też mnóstwo w magazynie. Wiadomo, można by to sprzedawać, pewnie nawet nie pociągami, tylko jakimiś wielkimi statkami, samolotami.
ale to może się pobawimy tak na kolejnej serii. Już wiem mniej więcej, o co chodzi w tej grze, więc będzie można to wszystko planować jakoś mądrzej. 30 pracowników w takim razie tutaj, a tych dałbym, no nie wiem, 20. Też nie chcemy przesadzić, bo zaraz będzie ich za mało w jakichś zakładach czy gdzieś tam na końcu. Karetka nie dotarła. A gdzie to karetka nie dotarła? Na końcu świata? Czemu to karetka tutaj nie dotarła? Jeden bezrobotny, 5 nie może odwiedzić kościoła. Ale dobra, dobra, wy tu macie chyba kawałek dalej szpital. To jest dom dziecka, tu jest szpital. No i mamy jedną zagubioną karetkę, ale to chyba wiecie o co chodzi, tak? Dokładnie, to jest dokładnie to, co się dzieje tutaj. Nie wiem, czemu tak się dzieje, ale tak się dzieje. I raczej nie chcę tego naprawiać. To znaczy, mogę spróbować na przykład sprzedać ten pojazd. Okej, ale obawiam się, że i tak kolejne jakieś tam kiedyś utkną. No ale dobrze, kupujemy w takim razie, sortujemy po prędkości, bierzemy tego najwięcej ile się da. Paliwo wy tutaj macie podłączone, tak, bo już myślałem, że będzie trzeba to jeszcze naprawić. No dobrze, dobrze, więc jak teraz gdzieś karetka nie dotrze, to będzie słabo. Powinna już dotrzeć. Zbyt mało wychowawców w domu dziecka to mnie nie interesuje, z tym jest cały czas problem. Na kolejnej serii też spróbujemy od początku stawiać jakieś domy dziecka, więcej policji i tak dalej. Ten sam problem, ten sam problem, ten sam problem. Karetka nie dotarła, okej. Pociąg czeka zbyt długo. Niedobrze. Co się stało? Co tu się stało? Halo, halo. Całe to mi się zablokowało. Co wy tu w ogóle robicie? Gdzie ty chcesz teraz jechać? Bybrzych stacja. To jest tutaj? Tak. No, ty tu masz czerwone, aha, a ten chce wyjechać. No, ale powiedzcie mi, jak to się stało, to znaczy, niby jest dobrze, tak, bo na każdym bloku jest jeden pociąg, a czemu ten nie może przejechać przez ten semafor, bo coś tam? No nie wiem, a gdybym ja jeszcze coś tu wstawił? Aha, oczywiście się nie zmieścimy. To znaczy, mi się wydaje, że cała ta stacja jest traktowana jako jeden blok, bo to jest jeden kolor. Nie no, nie powinno tak być, jednak tutaj też może jechać pociąg po lewej i po prawej. Dobra, nie wiem jak to się stało, musisz po prostu zignorować czerwone światło. Tak, wjedź tam, wtedy to się odblokuje, tamten będzie mógł przejechać. No chyba, że ja serio tu coś namieszałem z semaforami. Chainy przed rozjazdem, chain tam, zwykły na wyjeździe. Powinno być dobrze. No dobra, mniejsza z tym. Miejmy nadzieję, że to już będzie działało. Mamy jeszcze jakieś nowe komunikaty. Korek. O, tym razem samochodowy, tak? Tutaj? Nie no, to znaczy kawałek dalej. Tak, na wyjeździe. Mamy korek. No i jak ja wam mam tutaj poradzić? Jeżdżam jakieś ciężarówki. A czy ja kiedyś nie zrobiłem tego tak, żebyście wyjeździli tędy? No coś takiego robiłem, ale możliwe, że nie zrobiłem tego najlepiej. Czy ja w ogóle dałem tu jakieś znaki? No tak, 70 na godzinę, a tam mogą jechać ile chcą. A czy jest znak zakazu dla ciężarówek? Powinien być. Zakaz wjazdu dla ciężarówek. To może zamiast 70, albo obok 70, ustawimy coś takiego. Czyli ciężarówki jeżdżące stąd nie będą mogły tam wjechać, muszą objechać naokoło. No a jak ktoś już tam jest, no to raczej jeździć może. Czy nie będzie jakiegoś problemu z tym? Tu jest hodowla zwierząt, ale raczej z hodowli gdzieś tutaj nie przewozimy rzeczy, tylko to idzie tymi taśmociągami. Tych płodów rolnych też tutaj nie dowozimy, tylko do silosa zbożowego, który jest podłączony jakoś naokoło. Także teraz powinno być mniej ciężarówek, one powinny po prostu skręcać w prawo, jechać tą szeroką drogą, a tu będą tylko jakieś samochody. Co tu jeszcze mamy? Znowu zbyt mało wychowawców, kolejny koreczek i zbyt mało wychowawców. No to sprawdźmy kolejny koreczek. Aha, to jest ten korek tu, ponieważ oni czekają niby na jakieś samochody, których my tak naprawdę już nie produkujemy. Bo teraz to ja się zajmuję tymi autobusami, na które czeka pociąg, więc to tak naprawdę może sobie tutaj tak być. Przy okazji, jak już tutaj jestem, możemy jeszcze sprzedać ten samolot i zobaczyć, jak tam sytuacja z naszym żwirem. Jest 22 tony, okej. Bardzo fajnie, czyli ta ciężarówka czy tam wywrotka już kursuje. No i potem centra dystrybucyjne bezpośrednio stąd mogą to wziąć. No i w sumie przez przypadek sobie kliknąłem na zakłady włókiennicze zamiast na to i widzę, że nie mogą składować ani wysłać tkanin. A tkaniny to się magazynują tu. No dobra, dobra, czyli ich macie za dużo. Mamy tutaj podpiętą dystrybucję Chemia NM, ale to raczej chodzi o wyładunek różnych rzeczy, tak? No dokładnie, wyładowujemy płody rolne. Jest też dystrybucja, produkcja samochodów, kolei i samolotów. No zgadza się, oni też potrzebują tych tkanin. No ale skoro jest ich tutaj tak dużo,
to nie wiem, może jakiś eksport? Czy ja mam tu w ogóle takie możliwości? Produkcja samochodów Chemia NM to będzie dystrybucja nawozy. Mam coś takiego jak eksport, ale to było tu, więc nie wiem, czy byłby sens, żeby ciężarówka jechała jakoś stąd do Nowego Miasta i potem jeszcze na granicę. Strasznie daleko. To może ja to zrobię podobnie jak z tym żwirem, czyli kupimy sobie jedną ciężarówkę, która będzie krążyła i myślę, że nie zdąży wszystkiego zabrać, co nie? Nie powinna. Jeśli tutaj cały czas jest produkcja, to jeden taki samochodzik, jedna taka ciężarówka, zanim tam dojedzie, na koniec wróci, to znowu ten magazyn pewnie będzie pełny. Coś mi się tak wydaje. Czego ja potrzebuję? Zamkniętej skrzyni? Tak, zgadza się. 11 ton tkanin, a w magazynie mieści się 245 ton, więc to będą takie drobne zarobki. Bierzemy sobie to, dodajemy nowy przystanek. To ma być tutaj, wjeżdżamy gdzieś tam na autostradę i sprzedajemy to na wschodzie. W tym magazynie robisz ładunek tylko tkanin, na składzie celnym wyładunek tkanin. Pojechał. Jeszcze możemy sprawdzić przy okazji, po ile chodzą takie tkaniny. Gdzie my to mamy? Tutaj 9 tysięcy, prawie 10 tysięcy rubli za tonę. My tam mogliśmy chyba jakieś 11 ton czy coś takiego, więc jakieś tam 90, powiedzmy 100 tysięcy za taki transport wpadnie. Może te pieniądze jakoś bardzo mi nie są potrzebne, bo mamy w tym momencie 208 milionów. No ale też to jest bez sensu, żeby te tkaniny po prostu tam siedziały w magazynie i pracownicy nie mieli co robić. To już lepiej to po prostu wysłać za granicę. No i tak się zastanawiam, co by tu jeszcze można zrobić, ale chyba cokolwiek bym teraz nie wymyślił, to już jest takie przedłużanie na siłę. Więc ja po prostu zostawię już tę republikę w takim stanie. Na pewno nie jest idealnie. Są korki w niektórych miejscach, nie wszystko działa super, o tutaj nagle co? Nie ma paliwa jądrowego, teraz produkcja odbywa się bez problemu. Czemu nie ma tego paliwa? Co tu się dzieje? Czyżby to przez to, że ja to gdzieś tutaj wywożę? Otwarty skład import, tlenek uranu, to znaczy tlenek uranu macie tu, więc to powinno być. Chemikalia są i fluorek uranu. Chyba, że ja niepotrzebnie to pakuję do tych kontenerów. Też tak może być. Wy sobie radzicie? No tak, wy radzicie sobie. Chemikaliów nie ma, ale chemikalia są tu, tak? Fluorek uranu jest, czyli to, co produkujemy tutaj. Chwila, bo ja się już gubię. Tak, to jest to. Czyli z tym sobie radzimy, paliwo jądrowe jest tu, więc możliwe, że po prostu nie było przez chwilę pracowników. No, ale tak jak mówiłem, to tutaj by można jeszcze tyle rzeczy poprawiać, że to tak można grać w nieskończoność. Zostawmy to już po prostu tak. Dużo się nauczyłem na tej serii, wiem już więcej, także mam nadzieję, że kolejną uda się zacząć jakoś tak sensowniej. To wszystko będzie logiczne. No i na kolejną serię to ja planuję pewne utrudnienia. Po pierwsze, nie taka płaska mapa. Więcej gór, więcej kombinowania z tym, jak te miasta mają wyglądać. To na pewno, więc pewnie poszukam sobie jakiejś mapy z workshopa, wy też możecie podsyłać. Albo w komentarzach pod tym filmikiem, albo na przykład na Discordzie, na kanale dotyczącym Sowietków. Dalej, czego jeszcze możecie się spodziewać w kolejnej serii? Pór roku, bo jakby ktoś nie wiedział, to w tej grze są pory roku. Nie chciałem z nich korzystać w pierwszej serii, ponieważ ta gra i tak jest dosyć rozbudowana, trzeba dbać o dużo rzeczy, a jak będzie zima i będzie trzeba ich ogrzewać, żeby mi nie poumierali, albo zbierać te płody rolne z pól, żeby nam nie zgniły, no to to jest zawsze dodatkowa rzecz, o którą trzeba dbać. Co dalej? Odpady, tak, tutaj mamy jakieś wysypiska i inne ciekawe rzeczy, jakiś recykling, więc to wszystko też bym chciał włączyć na kolejnej serii. No i jest jeszcze jedna rzecz fajna, którą najprawdopodobniej włączę, czyli tryb realistyczny. Czyli nie będzie czegoś takiego, że ja mogę sobie za coś zapłacić. Tylko budowa samodzielna, od samego początku. Też nie będzie możliwości, na przykład w sklepie, żeby oni sobie żywność gdzieś tam zamawiali z zagranicy. Nie, po prostu będzie musiała przyjechać ciężarówka, albo z granicy, kupić to, albo będziemy musieli sobie to lokalnie wyprodukować, więc jeszcze łatwiej będzie upaść. Także po włączeniu tego wszystkiego, to mi się wydaje, że to będzie dla mnie znowu nowa gra, będzie się trzeba nauczyć pełne nowych rzeczy, no i kto wie, czy w ogóle uda nam się jakoś nie upaść po paru odcinkach. No ale tego się dowiemy, jak zacznę tę drugą serię. Też na tej kolejnej serii postaram się zająć tymi statkami, jakimś eksportem, może jakiś eksport samolotami, no bo tutaj tak naprawdę nie mamy czego eksportować. Ja nie mam takiej rzeczy, której produkuję tak dużo, żeby gdzieś to wysyłać tymi samolotami. No to by było bez sensu. A statki? No to mamy jakąś taką rzeczkę. Bez przesady, żeby tu jakieś kontenerowce pływały. No nie. Będzie trzeba znaleźć jakąś mapę z dostępem do morza, czy tam do jakiejś zatoki, żeby to miało sens. No i
co, chyba się będzie trzeba rozstać z tą Republiką. Nie robię jakiegoś takiego zwiedzania, jak to robiłem w Cityskach, ponieważ to nie jest taka gra, no co wam mam pokazywać, że tutaj są domki, no niby możemy tak na szybko. Tutaj są przedmieścia stolicy, tutaj kiedyś była taka strefa rolna, teraz mamy lotnisko, centrum miasta, co tu mamy dalej? Strefa przemysłowa, która kiedyś była taka malutka i się później rozrosła. Dalej, nowe osiedle za torami, elektrownia atomowa. Tutaj jest rafineria. Co jeszcze? Taka wysepka w tym miejscu, no i oczywiście koniec świata, czyli takie osobne miasteczko. Nawet ono fajnie wyszło. Serio, ma taki swój klimacik. Tutaj takie początki, jakieś takie domki, a tu większa część miasta. No i oni oczywiście pracują na tej strefie przemysłowej, gdzie tam produkują jakąś stal, żwir, części mechaniczne i inne tego typu rzeczy. No i najnowsze miasto, czyli to ostatnie, którym się teraz zajmowałem, mamy tutaj. No i co ja wam mogę tu pokazać? Zaczęliśmy jakoś w tych okolicach, od takich bloków, no i to potem się jakoś naokoło rozrastało. Niedawno wybudowaliśmy strefę za torami. No i oni wszyscy pracują w tych tutaj fabrykach. Założeniem było produkowanie tego aluminium. Tak, cały ten układ powstał właśnie po to, a tak naprawdę produkujemy tego malutko. Raczej produkcja się tu skupiła na jakichś samochodach, pociągach czy tam samolotach. No i kończymy tę serię. Jeśli chcecie sobie sami pozwiedzać tę republikę, to gdzieś tam w przypiętym komentarzu albo w opisie, albo w jednym i w drugim miejscu będzie link do pobrania całego tego zapisu, więc będziecie sobie mogli to jakoś kontynuować, dobudować coś, zniszczyć, nie wiem, co tam chcecie. Jak ktoś zrobi coś ciekawego z tą republiką, to oczywiście możecie się pochwalić na Discordzie. No i ciężko tak skończyć, rozstać się z tą republiką, bo nagrywam te odcinki od marca, teraz mamy październik, więc trochę czasu już minęło. Ale tak, to jest koniec, ostatecznie. Możliwe, że tam się pojawi jeszcze jakiś odcinek na przykład z usunięcia im dostępu do wody czy czegoś takiego, żeby wyzerować to miasto, ale to już takie zupełnie dodatkowe. A ten odcinek to jest już oficjalny koniec. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że miło spędziliście czas przez te 85 odcinków. Jeśli tak było, no to zostawcie jakąś łapkę w górę, w komentarzu napiszcie, jak wam się podobała cała seria. No i trzymajcie się, słyszymy się w jakichś kolejnych seriach na kanale. Cześć, cześć!